mikrofon jest włączony. Witam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście KL 209. To znaczy porady ogrodnicze KL-a. Dziś oczywiście jesteśmy w ogrodzie. Na działce oczywiście tutaj moim i jeszcze jednej mojej osoby. Od razu mówię, że to nie jest... To jest po prostu wspólny ogród. I to oczywiście właśnie kręcę, jak to się mniej więcej wszystko prezentuje. Ostróżki, lilie i te inne różne kwiaty. Też owoce, zaraz przyjdziemy też do czerwonej porzeczki. Dobrze skwini. Także życzę oczywiście miłego oglądania i teraz troszeczkę będę ciszej, bo po prostu będzie się kręcić, nagrywać. Właśnie nagrywam teraz, o właśnie pomidory są zielone. Tak, tu są, tu jest szklarnia, tu jest są pomidory. Troszkę jest tak, jak to się mówi, dużo tego jest, naprawdę bardzo dużo. Oczywiście przewracam, właśnie duże, troszeczkę duże są ogórki. Bardzo duże te ogórki, naprawdę. Dosyć tak w miarę rosną, tak dalej. Mam nadzieję, że się podoba. Idziemy dalej teraz. Jeszcze zasadzone zaniczki, tak dalej. Dużo jest praktycznie pomidorów na zewnątrz. Też krzaki. O, tu mamy tawułki. Tu mamy też agapant, który pierwszy raz zakwitł. Tu też mamy chyba lilię. Astromeria pierwszy raz zakwitła. Tu jest oczywiście róża, ostróżka. Gdzieś tam była jeszcze chyba pelargonia, o ile się nie mylę. Także tak to się mniej więcej prezentuje, jeżeli chodzi o ten ogród. Tak samo jak już mówiłem wczoraj, to obiecałem, że nagram dzisiaj jeszcze jakiś materiał. I oczywiście tutaj właściwie materiał jest nagrany. Tu jest oczywiście tylko mój głos, podkład. Bo nie było głosu, ale musiałem jakoś tak skomentować to i podkład dać głosowy. Zobaczymy, jak to tam dalej będzie trwało. Tam dokładnie nie wiem, jak to tam wygląda. Około chyba 7 minut to będzie. Z tego, co tak mi wiadomo. Dobrze, to oglądamy dalej. Ja na razie się wyciszam i zaraz do was ogólnie wracam. A wy po prostu oglądajcie i co tam się ogólnie dzieje w tym ogrodzie, to nie wiadomo. Tu tak dodam, że niestety nie udało się wyhodować czerwonej ostróżki. Powiem wam szczerze, że czerwona ostróżka to jest jakiś pis na wodę, bo kilkakrotnie reklamowałem czerwoną ostróżkę i wiecie co, to jest po prostu pis na wodę. W ogóle takiej ostróżki chyba nawet nie ma, bo nie wiadomo gdzie jest, nie wiem gdzie można kupić, tak dalej, ale no niestety pis na wodę, nie? Dlatego po prostu nie polecam jej kupować. Może w jakimś sprawdzonym sklepie, ale na pewno nie w Króliku, bo non-stop są albo niebieskie, albo granatowe, albo jasno-niebieskie i tak co roku się powtarza. No niestety, tak to bywa.
taki mój komentarz. Z tej strony to oczywiście bąk lata, pysznogłówka, maki, kolejne lilie, sporo tych krzaków, krzewów. To jest ponad 410 metrów kwadratowych ogrodu samego. Teraz gdzie idziemy? Chyba tam dalej. Tak jest, tam dalej idziemy. Tutaj nie. Tu też nie. Aha, tu są te brzoskwinie. Kolejne. Tak, brzoskwinie. Teraz chyba będziemy szli do czerwonej porzeczki za chwilę i po prostu dalej będzie oglądanie. Zresztą tak już jest praktycznie końcówka tego oglądania. Także na samo zakończenie oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, oczywiście Porada Ogrodniczy KL-a. No i oczywiście do zostawienia łapki, oczywiście w górę. Jeśli oczywiście film się Wam spodobał, to oczywiście zachęcam jeszcze raz do subskrybowania i no oczywiście zostawienia łapki w górę. Także to by było, jeśli chodzi o to, na tyle. Jeżeli chodzi o ten materiał. Tak, tu wszystko chyba jest obejrzane. Dobra. Troszkę z bliska. I będziemy powoli kończyć. Na razie i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych.